Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku o wszystkim. I o niczym. Ja jestem Kamil, a ze mną jest Kasper. Dzisiaj, 11 marca, jest Dzień Sołtysa i właśnie on będzie naszym tematem. Rola naszym Sołtysa. Naszym głównym tematem. Tak, rola Sołtysa i no, urząd Sołtysa. I opowiemy też również o historii. Tak. Więc zostańcie z nami i przejdźmy do dzisiejszego odcinka. No a więc Kamil, może chciałbyś nam opowiedzieć, jak zaczęła się rola Sołtysa w Polsce, kiedy powstała? No dobrze. Sołtys jako termin wywodzi się z terminu od Niemczech, od naszych ukochanych sąsiadów Niemców. Pozdrawiamy. Sołtys po niemiecku Scholtis. Sołtys w tamtych czasach określany był jakby wiejskim sędzią. Był dość strasznie, miał dużo praw, można tak powiedzieć w sumie. No tak, w Polsce na początku na Sołtysa mówiono zasiadca. Mhm. Zasiadca była to osoba, która jakby pełniła... tą samą rolę, tylko że... Tą samą rolę. Inaczej się nazywała. Była takim pośrednikiem pomiędzy szlachcicem, a jego chłopami też. Ale no możemy powiedzieć w sumie, co to oznaczało dla szlachcica albo władcy danego terenu, nie? Który... No tak, tak. To no może i... opowiesz. No to właśnie taki zasiadca, on zazwyczaj, to był najczęściej wybierany chłop, czasami zdarzało się, że sołtysem w Polsce też był szlachcic mieszkaniec, ale zazwyczaj właśnie to był chłop, no i właśnie on, to był właśnie taki pośrednik chłopów względem swojego pana i no i on miał właśnie takie strasznie dużo zadań, na przykład jednym z jego zadaniem było składanie lenna szlachcicowi swojemu, musiał od każdego chłopa, mieszkańca, jakby mieszkańca chłopa musiał wziąć lenno i dać je panu. No to była taka dość odpowiedzialna funkcja, no ale wtedy miała też wiele praw. Może chciałbyś o tych prawach powiedzieć? No, mogę w sumie powiedzieć, bo mam tutaj, będę miał tutaj rozpisane właśnie. Prawa sołtysa były takie, że na przykład sołtys mógł posiadać własnych chłopów. To też akurat ciekawe. No właśnie, ci chłopie właśnie byli potrzebni, aby pomóc mu ogarnąć wszystkie te sprawy. No bo jak jest bardzo duża wieś i jest bardzo dużo chłopów, którzy miał muszą dużo oddać zadań, lenno, no to ci chłopie po prostu musieli mi pomóc i dlatego właśnie mógł ich posiadać. Mimo to sam był czasami chłopem szlachcica. No tak, ale kolejnym spraw jest, sołtys akurat miał możliwość prowadzenia własnego młynu, bądź prowadzenia rzemieślnictwa na przykład, nie? To też akurat dużo, bardzo go wyróżniało, nie? Przykładowo też jedną z tych, na przykład sołtys mógł prowadzić, nie, mógł zakładać własne stawy również i mógł prowadzić własne polowania, a to też akurat ciekawe. Tak, bo właśnie zazwyczaj w średniowieczu, w XII-XIII wieku, kiedy ten termin się kształtował, to polowania były takim głównie zajęciem dla szlachcic. Dla szlachciców. Kto by sobie pomyślał, że chłopi albo mieszczanie będą mogli w ogóle... Organizować takie tak, rzeczy. Tak, albo w ogóle uczestniczyć takich. No, więc trochę to właśnie się pozmieniało i ten właśnie sołtys miał właśnie takich wiele udogodnień. No i jeszcze on na przykład, ale nie wykluczało tego, mimo to i tak musiał oddawać swoje lenno szlachcicowi. Można też w sumie wspomnieć, że akurat w Polsce mieli zmienić coś takiego, że bo wcześniej był feudalizm, nie? Tak. W którym były podzielone różne struktury, na przykład. Tak, nie, duchowieństwo, duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, rycerstwo. I to jest akurat ciekawe, że sołtysa chcieli wprowadzić jako osobną, tak jakby tak, osobną, frakcję. Osobną właśnie taką warstwę społeczną. Warstwę właśnie. No i właśnie to finalnie się nie udało, choć sołtysów było wtedy dość bardzo dużo, no ale finalnie się to nie udało i jakby, nie wiem, zahaczyli, jakby wrzucili ich do warstwy rycerstwa sołtysów. No a i... wiesz co, można jeszcze wspomnieć o tym, że akurat znaczy nie szlachcic, sołtys musiał odbyć służbę rycerską. Tak, szkole rycerskie. I właśnie to był jeden z wymogów, które człowiek musiał spełnić, żeby zostać sołtysem. To też właśnie jest bardzo ważna rzecz. No ale właśnie sołtys właśnie był w tej warstwie rycerstwo. No ale w XIII wieku i do połowy XIV wieku szlachcicem zostawała najstarsza osoba we wsi. Oczywiście był to mężczyzna. No i, ale właśnie po krótkim czasie zrezygnowano z tego, ponieważ no, wiele znaczy, osób po prostu... W sumie można też podać taką ciekawostkę, nie było że kompetentnych. Kto na przykład został tym sołtysem, nie? I jego potomek wchodził w potem. Tak, 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 to też, ale to już właśnie było, zostało ustalone po tym, kiedy
sołtysem zostawała najstarsza osoba we wsi. Mhm. I właśnie tam do XV wieku, czy, albo nawet do XVI właśnie było tak, że tą rolę sołtysa się dziedziczyło. Wiesz, w sumie też tak szczerze, kiedyś fajnie by było być sołtysem, bo tak jakby mogłeś bardzo strasznie się wybić, mogłeś duże rzeczy robić. Bo zazwyczaj sołtysami, jak mówiliśmy, zostawali chłopi, a taki chłop to naprawdę praktycznie musiał całe życie pracować, oddawać wszystko, co zarobił szlachcicowi, więc tak jakby opcja zostania sołtysem to dla niego, można powiedzieć, że zbawienie, ponieważ zbawienie. Mimo to, że musiał i tak dużo pracować, zarabiał, no to, co zarobił, też oddawał szlachcicowi, ale miał... Ale miał własny status. Właśnie swój status. Taki lepszy, nie? Był lepszy od innych. Ale chodzi też samo to, że jego praca, którą wykonywał, mm-hmm. była o wiele lżejsza, nie musiał pracować w polu, tylko po prostu w urzędzie jakby już tak mniej więcej. No zbierał podatki. Tak, właśnie mógł właśnie z tego, jak mówiłeś, że swój młyn pracować, nawet mógł sobie własne polowanie organizować. To też jest na przykład jakaś forma rozrywki w tamtych czasach była. Można powiedzieć, że był takim trochę wójtem. No. No właśnie, wójtem to był taki szlachcic właśnie na swoich ziemiach, a on takim właśnie był jako pośrednikiem między chłopami. W sumie, no. Nie? Tu prawą ręką, można tak powiedzieć. Tak, i właśnie każdy szlachcic miał takiego sołtysa, który pomagał mu na danym terenie zarządzać. Żeby zarządzał no tymi wszystkimi. Głównie to właśnie chodzi o to, żeby sprawował urząd w postaci pobierania lenna, czyli jakby podatków na ten czas od swoich chłopów i przekazywania go szlachcicowi, ich panu. A więc teraz porozmawiamy może o sytuacji sołtysa w zaborach polskich. Mm-hmm. No tak, w naszym ojczystym regionie, który był okupowany przez ukochanych Rosjan, sołtys sprawował władzę taką dość stanowczą, nie? Był takim jakby głównym wyznacznikiem władzy może na danych terenach gmin na i w ogóle. Bardziej gromad, bo to były gromady. Tak, właśnie w zaborze rosyjskim nazywały, nie były to wsie, nie były to wsie, gmin, tylko gromady. Gromady, dokładnie. I sołtys miał takie zalecenie, żeby utrzymać porządek w zaborze rosyjskim, żeby nie było żadnych, wiesz, takich powstań albo innych takich. Tak, właśnie, żeby w ogóle nie było jakby... Stłumiał to, żeby... Tak, żeby Polacy nie mogli mówić w swoim języku, tak jakby... Chciał, musiał panować nad tym, aby ta rusyfikacja... która była wtedy, przebiegała dobrze przebiegała i żeby Polacy jakby w ogóle nie czuli ducha patriotów, w ogóle nie chcieli dokładnie. Jakby żadnych powstań i nic po polsku, nic z Polską. Okej, okay. Mogę też opowiedzieć co do tego, jakie mógł dawać. Kary. Jedną z kar na przykład były kary podporządkowane takie jak na przykład pieniężne, na przykład aresztowania i roboty. Wysyłane na najcięższych przypadkach to śmierć. No, też w sumie. Tak. No to ja może teraz opowiem o sytuacji polskiego sołtysa w zaborze pruskim. W księstwie poznańskim. No tam to w ogóle nie było wsi. Od razu wszystkie wsie to były jakby takie mniejsze gminy albo większe. To właśnie zależy, ile było wsi połączonych. No i tam właśnie sołtys jakoś nie miał, miał bardzo podobne zadanie co w zaborze pruskim. W rosyjskim. Tak. I właśnie chodzi o to, na tym samym polegało i praktycznie niczym się innym nie różniło to. Najlepsza sytuacja sołtysa była w zaborze austriackim, czyli w Galicji. Mm-hmm. Co o tym sądzisz? W Galicji. Moim zdaniem Galicja jako obszar, najlepszy obszar dla Polaków, tak szczerze. Podczas zaborów mieli bardzo wysoką... Administracja bardzo była dobrze postawiona w ich... Tak, język polski był na równi z językiem, jako język urzędowy z językiem niemieckim. Mhm. No i więc właśnie Polacy mogli załatwiać sprawy administracyjne przez język polski. Tak. To było akurat plusem. Nauka historii polskiej nie była wtedy zakazana. I w szkołach też można było się uczyć. Polacy mogli rozmawiać normalnie po polsku, więc to jest akurat naprawdę... Polacy wtedy akurat byli w bardzo dobrej sytuacji w porównaniu do zaboru pruskiego i rosyjskiego. Mhm. A sołtys wtedy naprawdę... Akurat mi się wydaje, że jego rola różniła się o wiele bardziej niż w zaborach austriackich i pruskich. Bo wtedy nie polegała ona na tym, żeby właśnie uporządkować, tak germanizować i rusyfikować, nie? Pilnować się tego, jak przebiega ta germanizacja i rusyfikacja na danych terenach, tylko właśnie wtedy jakby ta rola sołtysa właśnie polegała tak jak kiedyś była, że po prostu właśnie zajmował się wsią. Wtedy działał tylko, nie? Na tak, właśnie chciał jakby miał integrować te wsi, tak po prostu działać w imieniu wsi, po prostu być jakimś przedstawicielem wsi w urzędzie. Dokładnie. No i właśnie tak, i tej autonomii w Galicji. No Galicja miała dość dużą autonomię, jak nie patrzysz. Największą. No, dość ciekawie.
po wojnie w II Rzeczpospolitej Polskiej urząd sołtys został przywrócony i mniej więcej zajmował się tym, co na początku. W sumie jakoś nie za bardzo różnił się niczym, tylko po prostu... No i nadal był można powiedzieć, że... Był przedstawicielem wsi. Sorry, że ci tak przerwę, ale zapomniałem się o dacie. Że po 1918. Po 1918. Bo po wojnie to mogłem powiedzieć, że też po drugiej wojnie. Tak, tak. I może przejdźmy teraz do powiedzenia mniej więcej o tamtych obowiązkach i kompetencjach. Ja mam tutaj akurat rozpisane. Zadania i kompetencje sołtysa. Jednym z zadań przykładowo było dość podobne. Zarządzanie dochodami i majątkami gromadzkimi. No tu tych takich gmin na tych czas, przykładowo. Przygotowanie i realizacja budżetu gromadzkiego oraz prowadzenia rachunków. No to samo, co ostatnio. Może podobne. I zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa, to w dawnych czasach też o tym wspominaliśmy, że sołtys dbał o lokalne bezpieczeństwo między wsiami i w ogóle. I też trzeba dodać, że w przeszłości, jeżeli był konflikt między jakimiś wsiami, to ten konflikt starali rozwiązywać się sołtysi. Dokładnie. No ja może teraz powiem też o sprawy, jakie rozwiązywał sołtys. Jeżeli na przykład miałeś sprawę drogową, zdrowotną, sądową, wojskową, no to najpierw szedłeś o poradę, żeby załatwić to do sołtysa. No i właśnie to była jedna z takich z ról właśnie, że jak na przykład, nie wiem, chciałeś zgłosić się do wojska, to po więcej wskazówek musiałeś iść do sołtysa. Można było powiedzieć, że sołtys był takim pośrednikiem dla rządu. Tak, tak. Sobie, dla gminy na pewno. No. Bo wiele osób zamiast iść bezpośrednio do gminy, to wystarczyło, że pójdą do sołtysa ze swojej wsi i po prostu dowiedzą się tego, czego mogli dowiedzieć się w gminie. Trzeba wtedy powiedzieć, że wtedy nie było samochodów i naprawdę droga z ciężkie wsi do gminy była o wiele cięższa, więc ten sołtys, który po prostu był na miejscu, ułatwiał takie sprawy. Może teraz powiedzmy, jak to było za czasów komunizmu. Tak, właśnie w ogóle w czasach komunizmu zarząd sołtysa na 4 lata został zastąpiony pełnomocnictwem Gromadzkiej Rady Narodowej. Ale po też zapomniałeś o dacie? Od 1954 do 1958. Tak, ale właśnie po tych 4 latach znowu wznowili. Nie sprawdziła tam ta po prostu rada i przywrócili rolę sołtysa w Polsce. Dokładnie. No i stanowił właśnie, też dość podobny. Tak, na początku chyba w ogóle jego urząd sprawował 3 lata, ale potem zostało to zmienione do 4 lat. No dokładnie. Tak, bo no i w sumie to tyle właśnie o tym sołtysie. W sumie za bardzo jego obowiązki nie zmieniły się względem II Rzeczypospolitej Polskiej. Też takie same funkcje administratyczne, można powiedzieć. Tak, tak. A może teraz opowiemy, jak można, jakie trzeba spełniać warunki, aby zostać sołtysem. To żeby zostać sołtysem, trzeba spełniać wymóg 18 lat i trzeba być mieszkańcem danej gminy, na przykład jak my, Magnusz. No to właśnie my byśmy mogli zostać sołtysami naszych gmin, wsi. Nie wiem, czy byś. Dobrze, no to teraz może powiemy trochę o funduszu sołeckim. No tak. Fundusz sołecki jest to fundusz, który jest rozporządzany przez ludzi mieszkających na danej gminie i jakby ludzie mogą to przeznaczyć. Sami decydują. Mogą zainwestować w coś i potem, dajmy na przykład gmina, dostanie zwrot pieniędzy. Część właśnie. Jakąś część. 10, tak. Od 10 do 30% zależnie od zarobków danej gminy. Tak, podatków, dochodów. Dochodów. A właśnie taka ciekawostka, w naszej gminie, jak został wprowadzany fundusz sołecki, przyjechała Grażyna Jagłozdębska, która jest prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Mazowsza oraz wiceprezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. I właśnie ona udzielała szkolenia u nas ze strony funduszów sołeckich. No, dość dobra znajoma naszego koordynatora. To co, Kasper? Jakie masz opinie w stosunku do sołtysa? Dzisiaj, a kiedyś? No, na pewno urząd sołtysa kiedyś był o wiele bardziej prestiżowy, mam wrażenie, i pozwalał o wiele więcej po prostu zrobić. I wydaje mi się, że teraz po prostu jego rola jest trochę ograniczona w porównaniu do przeszłości. Więc ja na ten moment raczej sołtysem nie chciałbym zostać. A ty? Powiem ci, że wcześniej już się tego określałem, że też bym nie został, ale tak szczerze jak patrząc na to, tak trochę
rola sołtysa trochę upadła w ostatnich czasach. Tak, mam wrażenie, że po prostu jakby... Słabo zresztą. Ten urząd nie jest zachęcający, aby po prostu ludzie chcieli go obejmować. No tak, no tak. Jedyne, co może zachęcać, to diety, które też wynoszą jakąś tam kwotę, ale to nie jest jakaś kwota taka, która by pozwoliła na to, żeby... Tak. Zachęcałaby. Zachęcała właśnie o to, żeby po prostu ludzie kandydowali, zostawali tymi sołtysami. Naprawdę czasami jest ciężko znaleźć sołtysa, który chciałby na jakiejś wsi pełnić ten urząd. Też tak działać społecznie. Nie? Tak, tak, bo to trzeba mieć czas pogodzić rodzinę, pracę i to działania społeczne. No wiesz, też zbieranie tych podatków, podpisywanie tych wszystkich. Tak, to jest bardzo pracochłonne i czasochłonne. No, dokładnie. No to wydaje mi się, że będziemy kończyć już ten podcast. No dobrze. To widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko. Siemano. I cześć.